Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na pierwsze rozpakowanie słuchawek od firmy Hama. Są to słuchawki dla graczy z mikrofonem, jest to model Hama Urage Explode Evo, czyli taka troszeczkę droższa wersja, ponieważ mamy też normalne Urage Explode bez Evo, które można kupić już za jakieś 80 zł, natomiast ta wersja kosztuje jakieś 110-120 najtaniej, oficjalna cena to 159 zł, jeśli dobrze pamiętam. I te słuchawki od tych tańszych różnią się tym, iż mają własną kartę dźwiękową, są podłączane na USB. Natomiast te tańsze są podłączane normalnie przez mini jacka 3,5 mm. Może te drugie sobie też przetestujemy w późniejszej kolejności, natomiast w tej chwili mamy te bardziej zaawansowane. Zobaczymy co one potrafią, to oczywiście wyjdzie w testach. Natomiast teraz zobaczymy sobie rozpakowanie tych słuchawek. Czego ciekawego dowiadujemy się z opakowania? Otóż widzimy, same słuchawki wyglądają dość fajnie. Mamy także troszkę informacji, iż są podświetlane efekt LEDów, mają głęboki bas oraz aluminiowe wykończenia. Kompatybilne z Maciem oraz Windowsem 8. Mamy też znak charakterystyczny serii Urage. Zobaczcie, bardzo fajne opakowanie, ponieważ widzimy słuchawki jakby z boku wystające. No, moim zdaniem świetnie zrobione, oryginalnie, nie widziałem jeszcze takiego rozwiązania. Widzimy same słuchawki, widzimy też ten mikrofon. Odwracając do tyłu mamy troszeczkę więcej informacji. Między innymi, iż słuchawki są lekkie i zapewniają bardzo dobry bas. Też mamy informacje o sterowaniu na kablu, o takim biluciku. Regulowany mikrofon, niebieskie podświetlenie. Kabel wychodzący tylko z jednej muszli, czyli w sumie standard w słuchawkach dla graczy. Regulowany pałąk, wysokiej jakości aluminiowe wykończenia oraz wygodne nauszniki. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą część. Natomiast tutaj mamy jeszcze specyfikacje techniczne, zobaczcie sobie. Mamy tutaj zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Impedancja 32 ohmy. Czułość tych słuchawek wynoszącą 110 dB. Oraz też dane mikrofonu 20 Hz do 16 kHz. Czułość 54 dB, podłączenie USB oraz długość kabelka 2,2 m. No, czyli myślę, że całkiem dużo. Po boku zobaczcie jeszcze taki inny rzut na słuchaweczki i troszeczkę informacji, takie powtórzenie najważniejszych cech, które już oczywiście poznaliśmy. Od góry opakowanka też te same informacje i na dole dokładnie to samo. No dobrze, z pudełka wiemy już wszystko, teraz pora je sobie rozpakować. W kartoniku mamy jeszcze takie naklejeczki, ulotkę o tym oprogramowaniu Simplitek, które możemy sobie ściągnąć ze stronki, oraz instrukcję. Tutaj mamy opisane podstawowe takie elementy słuchawek oraz też dowiadujemy się między innymi, iż mikrofon posiada redukcję szumu. Ok, moi drodzy, opakowanie powoli nam już pokazuje, co skrywa w sobie. Mamy taki wewnętrzny kartonik. Ok. Mamy wszystko, jeszcze tylko rozpakujemy to dobrze od spodu i musimy sobie tutaj jakoś górą wyjąć te słuchawki. No i proszę bardzo, słuchawki są już wyjęte z opakowania. Powiem Wam, że są dość nieduże. Jeśli chodzi o wagę, to faktycznie są bardzo, bardzo lekkie. Ja bym powiedział chyba, że są nawet lżejsze niż SteelSeries Siberia, które moim zdaniem są jednymi z najlżejszych słuchawek na rynku, takich dla graczy. Robią bardzo fajne wrażenie, ponieważ są i lekkie i wydają się być solidnie wykonane. Rzućmy sobie okiem po kolei na elementy słuchawek. Zobaczcie, pałąk mamy skórzany, o, jest bardzo fajny w dotyku. Mamy duże logo Urage, które świetnie wygląda. Zewnętrzny pałąk mamy z plastiku, ale jest to takie elastyczne tworzywo, dzięki czemu raczej nie ma ryzyka, aby to złamać. Regulacja. Regulacja jest taka raczej klasyczna. A zobaczcie, nie jest to na takich ząbkach, czyli po prostu musimy to sobie tak wysunąć, ale ok. To mamy też taki ogranicznik, który nam stopuje rozciąganie tego elementu, tak żeby tego nie rozerwać. I maksymalnie jak sobie rozciągniemy, o zobaczcie, są nawet większe niż potrzeba. Dlatego myślę, że pod względem regulacji dopasowania nie będzie z nimi żadnych problemów. Mamy oczywiście oznaczenie słuchawka prawa, lewa. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj obudowy nauszników, które mają tutaj plastikowe wykończenie przypominające takie szczotkowane aluminium. Mamy też znak firmowy, czyli logo serii Urage i napisy It's time for you to rage, explode evil. Taki fajny akcencik.
Po drugiej stronie, moi drodzy, mamy mikrofon, który jest elastyczny i bez problemu nam się dognie do ust. W pewnej recenzji oczywiście będzie test nagrywania tego mikrofonu, zobaczymy jak to się sprawdza. Kabelek wychodzi nam z tyłu lewego przetwornika, za chwilkę go zobaczymy. Natomiast zobaczmy jeszcze tutaj. Mamy gąbki, które są całkiem miękkie, bym powiedział. Są też dość grube i te słuchawki powinny zakryć większość uszu, o ile nie całe. Wnętrza są dość duże. Jakie to są przetworniki, producent nie podał. Pewnie 40 mm. Oczywiście przetestujemy je też pod kątem tego mocnego basu. Jak widzicie, też te nauszniki się bez problemu tak wyginają. Troszeczkę w tą stronę dużo bardziej. I ogólnie słuchawki robią bardzo dobre wrażenie, jeśli chodzi o ich jakość. No, przypomnę, za taką cenę 120 zł jest to naprawdę miłe zaskoczenie. Tutaj mamy takiego pilota, zobaczcie. O dziwo, nie mamy pokrętła, jak w większości słuchawek dla graczy. Mamy tutaj pstryczki. Plus, minus, wyłączenie dźwięku całkowicie. I tutaj mamy chyba wyłącznik mikrofonu. No i także w tym pilocie prawdopodobnie jest zbudowany jakiś układ audio. To sobie oczywiście sprawdzimy, jak te słuchawki sprawują się w akcji, ponieważ mamy możliwość podłączenia ich tylko i wyłącznie przez port USB. Pilot nie robi jakiegoś super wrażenia, te przyciski także nie. Natomiast zobaczymy, czy spełnią swoją rolę tak jak trzeba. Kabelek mamy bez oplotu, za to izolacja wydaje się być w miarę solidna. No i wtyczka taka sama jak w myszkach U-Rage z pazurami, taka dość fajna. Ok, moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o słuchawki Hama U-Rage Explode Evo, czyli wersję na USB z własną kartą dźwiękową. Jak te słuchawki wypadną w testach, zobaczycie już niedługo. Zapraszam Was do śledzenia mojego kanału oraz Facebooka, tak abyście niczego nie przegapili. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!